Ja znam Mateusz Wdowiak. Mateusz, myślę, Puchar Polski, myślę, Mateusz Wdowiak. Ja nie wiem, to są twoje ulubione rozgrywki? No można tak powiedzieć. No, nie będę ukrywał, że czuję się w nich wyśmienicie. Też widać to po wynikach. Także liczę na kolejne trofeum. Miałeś trochę problemów teraz z graniem, ale jak myślisz Stadion Narodowy, myślisz Puchar Polski, w zeszłym sezonie strzeliłeś tam bramkę, ważny moment. To co myślisz dzisiaj, jadąc znowu na ten stadion? Na pewno mam bardzo dobre wspomnienia. Wiem, że odegram jakąś rolę w tym meczu. Czy to będzie z ławki, czy od pierwszej minuty, to się jeszcze okaże. Ale jestem przygotowany, dobrze nastawiony na to, że w jakim wymiarze czasowym bym nie grał, to dam coś tej drużynie i pomogę w zwyciężeniu po raz kolejny. Ale zgodzisz się, że ten stadion to jest atmosfera wyjątkowa. To jest miejsce, o którym pewnie marzą piłkarze. No i też podejrzewam, że ty przez dobrą grę gdzieś mogłeś kiedyś pomyśleć, a może trafię do reprezentacji, może będę grał częściej właśnie na tym obiekcie. No na pewno jest to stadion, który elektryzuje, który dodatkowe emocje wprowadza. Bo no jest to najpiękniejszy, największy stadion w Polsce i stadion, na którym kadra gra swoje mecze. Jest to swego rodzaju nagroda dla drużyn, które mierzą się na przestrzeni całego sezonu w Pucharze Polski i właśnie na koniec występują na nim. Mamy takie szczęście, okazję, oczywiście temu szczęściu pomogliśmy, że będziemy kolejny raz grali na tym stadionie. Na pewno wspomnienia są i całej drużyny, i moje bardzo dobre. No, graliśmy ostatnio w dobrym stylu i mam nadzieję, że teraz tymi wspomnieniami, tą dobrą formą po prostu przypieczętujemy zwycięstwo kolejne. To była dobra taktyka na Lech, bo te szybko dwie strzelone bramki z kontrataków, ale myślisz Legia i co myślisz po tym ostatnim meczu ligowym, bo miałem wrażenie, że to był Raków, którego nie znałem, który wyszedł zapewny na Łazienkowską i nagle okazało się, że Legia skoczyła wam do gardeł i ten mecz wygrała. Nie tak dawno to było, więc to będzie miało w ogóle jakieś znaczenie, bo to jest inny mecz, to jest jedno spotkanie, no inny stadion. No, to będzie inny mecz, zgadza się. Natomiast no, my musimy przede wszystkim inaczej podejść do tego meczu. To nie był ten Raków, do którego przyzwyczailiśmy. Chodzi mi o spotkanie ligowe. Musimy na pewno inaczej podejść do spotkania, inaczej wyjść z spotkania, ale już nasza i trenera w tym głowa, żeby tak było. My jesteśmy co do tego przekonani, że takiego samego meczu, takiego samego błędów już nie popełnimy i jesteśmy tego pewni, że wygramy to spotkanie. Za chwilę będziesz mistrzem Polski. Taka jest prawda. Właściwie brakuje kropki na i. To jeżeli się zdarzy w tej kolejce, przed wyjazdem na finał Pucharu Polski, to wam pomoże? To was jeszcze bardziej zbuduje, wychodząc na murawę, patrząc na Legię, mówiąc halo, halo, ale my jesteśmy mistrzem Polski. Szczerze nie zastanawiałem się nad tym. Jakby to było w tej kolejce, no to byłoby super. Jak będzie na następnych, no to też fantastycznie. To akurat chyba nad tym się tak nie zastanawiamy. Wiemy, że mamy robotę do wykonania w meczu z Lechią. Chcemy kolejny raz wygrać i być może już nam da to mistrzostwo. A jeżeli tak się nie stanie, no to po prostu kolejnym meczem jest finał i tak czy siak myślimy o meczu z Lechią, ale też powoli przygotowujemy się, nie będę ukrywać, do meczu finałowego i na razie na takim etapie to jest. Myślicie o tym, żeby godnie pożegnać Marka Poprzona, bo owszem, ten sezon może masz trochę problemów, ale że to jest ten trener, który cię jeszcze rozwinął, zdążył, zanim powiedział pas, odchodzę? Na pewno to jest osoba, przy której praktycznie każdy zawodnik się rozwija. To jest taka drużyna, taki klub, że chcąc, nie chcąc, jak chcesz się utrzymać, to musisz podążać za tym klubem, który też się rozwija, więc rozwój tutaj jest hasłem przewodnim i tak samo ja się mocno rozwinąłem jako piłkarz, jako człowiek. Bardzo dużo zawdzięczam i trenerowi Paprzynowi, i klubowi, całemu Rakowowi, więc chcielibyśmy godnie pożegnać trenera, właśnie zdobywając ten dublet. Do tego ci serdecznie życzę, jak najwięcej minut na Narodowym. Dziękuję bardzo.